Się tak przed odcinkiem, co 100 łapek będę podawał w opisie kordy baconów, także zostawiajcie łapki, bo mam dosyć dużo tych baconów, jeśli chcecie zdobyć, no to wiecie, łapka w górę, sub i dzwoneczek, pozdro, do wstępu. Siema mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z serwera dragon-trivial.eu, na którego was bardzo serdecznie zapraszam. Mam dzisiaj dla was odcinek z wbity rzucakami do dwóch gildii z baconem, więc mam nadzieję, że odcinek się przyjdzie bardzo fajnie. Dlatego zostawcie na starcie łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, tak aby dostawać te powiadomienia. Zapraszam was także na codzienne live, które mniej więcej będę robił w godzinach od 17 do 19, nie wiem jak to wyjdzie, ale to jest taka godzina, którą będę po prostu planował i robił te live systematycznie w tych godzinach, po prostu o to chodziło, bo kurde, tutaj się zaplątałem. Jeśli chcecie dowiedzieć się, kto wygrał premkę z poprzedniego odcinka, musicie zajrzeć w komentarzu, tam macie screena. Jeśli chcecie wygrać premkę w tym odcinku, musicie dobić tutaj 700 łapek w górę oraz napisać swój e-mail w opisie wraz z jakim chcecie po prostu odcinki na kanale, nie? Z czego po prostu chcecie, nie? Wiesz o co w każdym razie mordeczko chodzi, więc napisz tam, jakie mają być odcinki w opisie. Zapraszam was także na kanał mojego kompana, który tam mi pomógł wbić do jednej gildii, jest to Redsword. Link macie kurde w opisie. Także wbijcie się na kanał tutaj osoby, która wykonała mi grafikę na ten film, jest to czerstwy, też link macie w opisie. Pozdrawiam także osoby z live'ów, które dawały mi itemki. Oni się teraz wyświetlają na ekranie, także ja was zapraszam już do oglądania tego odcinka, no i pozdro, yo. Dobra mordeczki, ja już jestem tutaj przy pierwszej gildii, jest to gildia Hard, wam tutaj pokażę info. Nie ma niestety nikogo online z tej gildii, bo bym się poklepał bardzo chętnie z nimi. Ale patrzcie to, jaki oni mają kurczę koboid. Jest to największy koboid, jaki widziałem na tej edycji pod względem takich kurde murów obronnych. Naprawdę, większego nie widziałem, chyba mi się wydaje, że nie widziałem. Także postanowiłem, że po prostu sobie wbiję do tej gildii. No i co, oni tutaj mają jakieś standardowe stoniarki. Z tego co widzę, tutaj jest jedna rozwalona, więc to wykorzystamy. O, już myślałem, że na rzucach spadł na dół, ale jednak nie, więc jest git. Mają oni tego bacona, jak widzicie, kurczę, mi się tutaj język plącze, kurczę. Zawsze mam tak po live, że wiecie, wygadam na live, a potem idę po live nagrywać odcinek i język mi się zaczyna plątać, więc jest to bardzo niedobre. No i co, załóżmy, że bacon będzie mniej więcej na 10 poziomie, po prostu tam gdzieś tego waypointa ustawię, 47 kratek, bo jesteśmy na poziomie 58, także no, nie jest źle i mam nadzieję, że ta wbita pójdzie jakoś szybko, płynnie, w miarę. A gdzie jest mój kill off? Tutaj jest mój kill off, także okej. I czy oni mają stoniarki? Tak, mają niestety stoniarki takie, które są kratka po kratce. Stoniarki jako zabezpieczenie są świetne, ale jako wbita na odcinek są naprawdę katastrofalne, bo marnuje się niestety na nie mnóstwo rzucaków, no ale wiecie, kuboidy musicie zabezpieczać jak najbardziej, żeby właśnie taki zombiaczek kurczę nie przyszedł sobie na odcinku i nie rozwalił wam kuboida rzucakami, bo jego kochani widzowie budają je na live'ach. Więc bardzo wam dziękuję właśnie za to, że wspieracie mnie na tych live'ach, dajecie mi te rzucaki i temy przez to, żebym po prostu mógł płynnie sobie nagrywać odcinki oraz prowadzić live'y, na które was bardzo zapraszam, bo one są praktycznie codziennie, nie ma ich tylko wtedy, kiedy włączam filmik, kiedy wrzucam po prostu filmik na YouTube'a. Czekajcie sobie tutaj, dam trochę głośniej, że tego Minecrafta, o tak, na 3% będzie git w miarę. A więc tak, wbijajcie na te live'y naprawdę, bo się dzieje na nich dużo, fajne akcje są. Tak sobie myślałem, żeby zrobić jakąś tutaj wiecie, highlights'a z live'ów. Napiszcie w komentarzu, czy właśnie chcielibyście takie coś na YouTube'ie. Najlepsze akcje z mojego live'a, byłoby to coś innego zupełnie niż jest teraz, a takie wiecie, po prostu byłyby takie najlepsze akcje zmontowane w jednym momencie i to też byłoby spoko, kurde, powtórzyłem się tutaj chyba kilka razy z tego, co mi się wydaje, ale mniejsze o to, który jest nasz poziom? 47, kurczę, ile jest tutaj poziomów, byłem dopiero 10 poziomów przeszedłem przez to, no trochę wolno idzie ta wbita, a zmarnowałem już 14 rzutaków, jeśli się nie mylę, bo brałem 31. Znaczy mam jeszcze wender części, w sumie jest tak, że jest dobrze, więc no, więc nie ma co marudzić, czy tu coś było? Nie, tu nic nie ma niestety. Chyba, żebym to ominął, nie, raczej będę wbijał po prostu tutaj sobie tym spadzikiem, będzie najlepiej dla mnie. Tylko ten rzucak, no właśnie, nie rozwalił nic, bo się zbugował, więc ja chyba jednak sobie tutaj cyknę perełeczkę obok, o. Czekajcie tutaj, o, widzicie, i sobie ominąłem parę kratek. I powinien tu mieć już gildia, ta gildia ma wbite? Nie, nie mają wbite, o kurczę, co nie mają tak tu kuboid rozwalony. Kupię sobie jumpboosta, żeby nie marnować pereł, w sensie, no, pereł nie marnać. Mogę po prostu sobie tutaj, mam dużo w sumie pereł, ale, no, wiecie o co chodzi, nie? Nie chciałem po prostu mieć tych antylogoutów, bo zawsze wyciągnąć po prostu coś z ender chesta i tak dalej jest całkiem spoko. Czyli, czekajcie, tu jest gdzieś serduszko gildii chyba, nie? Czy nie? Czy nie ma serduszka? Tam widziałem jakiś stone bricka, z tego co mi się wydawało. Tak? Tak, to jest stone brick, czyli, o, jest kuboid, uwaga, czy oni coś będą tutaj mieli? Bacona oni mają gdzieś w miejscu tam. Tam mają bacona, więc trzeba do tego bacona też jakoś dostać. Uwaga, co oni będą mieli w skrzynkach?
Nie tego się spodziewałem, nie tego się spodziewałem, będę myślałem, że będą mieli jakiś wow w tym Kuboidzie, a na razie taka biedota dosyć, jak na taką gildię. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze coś znajdzie ciekawego w tym Kuboidzie. Tu są jakieś skrzyneczki, nie, tu nic nie ma. I co, no tutaj każdy oczywiście standardowe jakieś stoniarki, nawka, jak to w Kuboidach. Wiecie, na tajnisasku trzeba kopać, bo szkoda marnować czasu na kopanie itemów. Lepiej się, nie wiem, na przykład pouczyć do szkoły lub wyjść na dwór. No ja nie wychodzę niestety na dwór, bo jestem ulany. Keppo, ale mniejsza o to. A, o, przypadkowo tutaj znalazłem jakieś ten, pomieszczenie od tych skrzynek. Dosyć przypadkowo, czy to są jakieś dobre miecze? Nie, same takie lipne. Nawet nie będę mi tego wyrzucał, bo nie ma sensu, bo takich mieczy jest pełno na serwerze. A czy coś jeszcze tutaj jest? Nie, nic więcej tutaj nie ma. Tylko muszę sobie stąd wyskoczyć. O, ej, co jest? A, nie mam jambusta. To w takim razie, o, wysokie skakanie. I sobie wyskoczymy, pięknie, elegancko. I co tu jest? Aha, i tu jest to zejście. Nie, to nie jest to zejście. Uuu, tu jest coś innego. Kurczę. Jak tu jest coś innego, to może ta droga będzie prowadziła do Bacona, bo na to by wyglądało, że tam będzie zejście do Bacona. O, no to właśnie byłoby elegancko. I by tutaj tu kurde tak uszykowali nam po prostu już na odcinek wejście do Bacona, bo no byłoby to nieźle, nie? Nie musiałbym po prostu go szukać sobie tam gdzieś w tych podziemiach. Także jest git. Okej, okay. Czy to są dalej stoniarki? Tak, to są dalej stoniarki, więc nie ma na co zlekać, tylko trzeba wbijać, bo już wbita do tej gili trwa 4 minuty i 40 sekund, kurczę. Całkiem szybko ten leci czas. Też chciałbym was poprosić, abyście napisali w komentarzu, czy chcecie właśnie jakieś dłuższe odcinki, czy wolicie takie 5-minutowe 6, bo nie wiem. Właśnie te wbity z rzucakami to są długie, dłuższe odcinki, no bo wiecie, jednak ta wbita trochę trwa. Ja sobie gadam zawsze coś, a no i wiecie, to jest takie w miarę ciekawsze niż takie, wiecie, po prostu zmontować jakiś filmik z sklepą i sklepy i nie wiem, dodać do niego jakąś muzykę. No takie też niby spoko, ale moim zdaniem i tak lepsze są odcinki takie, gdzie po prostu ja sobie gadam, tak jakby dla was coś mówię, niestety mówię sam dla siebie i do siebie i to jest takie dosyć dziwne, ale wiecie, coś czego się nie robi dla kochanych widzów, prawda? No właśnie, więc wbijajcie na live'y, zostawiajcie tam łapki w górę, bo będę naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny, bo chcę ten kanał jak najbardziej pchnąć do przodu. I okej, co tam było? No nic tu nie ma, ten Bacon jest podobno pod nami gdzieś, mniej więcej, gdzieś w tym miejscu. Czy to aby nie było tego spadu od niego? Nie, tu nie ma tego spadu. Kurczę, Felek. Spróbuję tutaj się wbić. Co tu jest pod tym? Tu będzie obsydian pewnie się jedna klatka. Tak. Czyli jestem gdzieś już praktycznie. Tak, jestem pod Baconem. Tu będzie Bacon na 100%. Tu jest Bacon. Także co? Uwaga, czy nam wypadnie Bacon na tym odcinku? Tak, jest Bacon. Chciałbym, żeby wypadł Bacon, bo na tej edycji jeszcze żaden Bacon nie wypadł, a rozwaliłem już naprawdę kilka Baconików na live'ie. I uwaga, jest Bacon. Ja tutaj sobie rzucę perełkę elegancko. I czy wypadnie Bacon? Uwaga, uwaga. 3, 2, 1 i co? Jest Bacon! Tak jest, okej. Okay. Mamy Bacona. Pierwszy raz, kurde, na tej edycji wypadł mi Bacon na takiej eleganckiej wbicie. Czy coś tutaj jeszcze będzie? A, tu jest to po prostu zejście. Także co? Ja wam dziękuję i za oglądanie wbity do tej gildii i widzimy się przy następnej gildii. Także pozdro. Dobre mordeczki, my już jesteśmy tutaj przy kolejnej gildii. Jest obok mnie Redsword. Niestety Redsword nie ma mikrofonu, jest to mój widz. Także jeśli chcecie, żeby następny odcinek był znowu z widzem, napiszcie w komentarzu po prostu swój nick i tyle, ile macie lat. Także może kogoś z was wybiorę oraz napiszcie dodatkowo swój mail, tak abym się mógł z wami skontaktować. No wiecie po prostu, o co chodzi. Także co, o nim tutaj jesteśmy koło gildii PNIK, że on tutaj pokazuje. Jest to rozwinięcie gildii prawdziwa Nike. To fajna, prawdziwa Nike. Także co, mają Baconika, ja mam mnóstwo rzucaków, już wam pokazuję, mam ich prawie 3 staki, a dokładnie 2 staki 41, także co, ja się zabieram za tą wbitę i lecimy, mam nadzieję, że oni nie mają zbyt dużej ilości stonierek, tak żeby po prostu ta wbita przechodziła jakoś płynnie i nie było zbyt dużo tutaj gadania. Także no, ile tutaj, o, 2 stonierki już poleciały na pierwszy strzał, chyba nawet 3 z tego co widzę. Restor, ty masz jakieś tego, masz jakieś rzucaki, pomachaj główką. Nie masz, masz nie? Nie masz? Okej, to ja ci dam w takim razie... Tutaj, o, masz tyle rzucaków, myślę, że na razie ci wystarczy. I co, jakie oni mają tutaj spad? Ja mam przy sobie kill off? Tak, mam przy sobie kill off, tak, że będzie elegancko. O, z tego co widzę, to nie mają tych stoniarek takich, kurczę, wiecie, co po prostu jedna stoniarka za drugą. Także, no, będzie łatwa wbita moim zdaniem. Bacona mają praktycznie na samym dole, bo tutaj ustawię home bacon, jaki home, waypoint, że to jest bacon. Widzę, że tam Redsword już wbija na dół, także Redsword... Wbijaj, bardzo dobrze mój pomocniku dzisiejszego odcinka. O, pyk. Czekaj, ty jesteś już tam na dole, nie? Czekaj, teraz ja tu, o kurde, zaskoczyłem do ciebie. Myślałem, że się odsuniesz trochę. Czekaj, rzucimy tego rzucaka? O, rzuciliśmy, ładnie. A ty perę rzuciłeś? Niepotrzebnie. Zmarnowałeś perełkę? W sumie tak jak już tu czytałeś, będzie szła ta wbita. O, spadł idealnie rzucak. O, jesteśmy przy jajku, co, ja podbijam? O kurde, patrz, niedawno chyba ich ktoś podbił. Czy mi się wydaje? Tak, niedawno ich podbił ktoś, no. O, sorry, Redsword.
No, niestety niedawno pobił ktoś, ale tu nie chodzi o wbite, tak? Tu chodzi po prostu o to, znaczy nie o podbicie gildii, a o wbite, że zobaczcie, co nie ma tutaj za itemki w kubo idzie, także co? Ja za kolejnymi rzucakami. Który jest ten poziom? Jestem już na 20 poziomie. Kurde, zaraz to pewnie będzie gdzieś kuboid. W ogóle fajny mają zrobiony ten spad, nie wiem czy zauważyliście, ale oni mają takiego glowstone'a, taki fajny dodatek, naprawdę fajny dodatek, czyli miejsce po prostu gdzieś tam takie dwie kratki, o kurde, prawie zginąłem, jest wtedy postawiony po prostu glowstone, czyli taki no fajny do designu, tu mają jakieś stoniareczki, co tam u ciebie resort, skrzynek pełno, jakieś seciki, kurde, setów tutaj mam dosyć sporo w sumie, czekajcie, sprawdzę w enderchestie. Czekajcie, zaraz wędrzecie, mam tu sporo setów, no mam trochę tych secików, także no nieźle. Teraz tak, ustawiamy sobie home bacon, home, czemu ja home mówię, mi się cały czas myli. Na 10 poziom i gdzie nie mają tego bacona? Mają tutaj bacona. Chodź, tu za tą ścianą jest bacon. Czyli co? Wjazd do bacona, ludzie. Co jest? To ja tu perę rzucam. Co tu mają? A, mają stoniarki na awka, o to szósty. Ale oszusty, kurde. Ale oszuści. O, szóści, kurde, 150, ja naprawdę. Nie oszukuję się, nie można oszukiwać administracji, kopiąc nas tutaj na awczarkach. Skrzynka niestety nic nie ma, bo już to sprawdzałem przed chwilą, bugując to. Ale co, czekajcie, gdzie to jest bacon? Ej, Resword. Patrz, oni tu jest gdzieś bacon. Gdzieś w tym miejscu jest mniej więcej bacon. Tylko jakby się do tego wbić, kurde, trzeba to ominąć po prostu, bo on jest nad nami, niestety. Także, no, bacon niestety nad nami, dobra, tu coś jest. Teraz pytanie, gdzie jest ten bacon? Ten bacon jest jeszcze wyżej, o kurcze. Ty, ten bacon jest jeszcze wyżej. Trzeba tu się jakoś dostać nad to. Gdzie by się tutaj dostać do tego bacona? O, to jest pytanie, moi ludzie, kochani, co oglądają ten odcinek. Resort widzę się nas zbugował gdzieś. Kurde, ej, naprawdę, nie mam pomysłu, jak tam się zbugować. Ja się... Resort zbugował... Aha, ty się w ogóle zbugowałeś w stonie. Okej, okay. Rozumiem. Bacon jest w tym miejscu gdzieś. Gdzieś tu nade mną. Nie wiem. Kurczę. Dobre mordeczki, my pochwaliłem cięciu, tam resort się dostał, także co, ja teraz się przebuję tutaj do niego jakoś, o. Oj, źle przebugowałem się, dobra, jestem u niego, także co, resort, ja rzucam rzeka, czy ty rzucasz rzeczaka? A w ogóle, weź się przeberuj jeszcze wyżej, o, jesteś u mnie, za wysoko? O, jesteś, dobra, więc rzucam rzeczaka, uwaga, czy nam wypadnie bacon. I co? No i nie wypadnie niestety bacon, znowu nam nie wypadł bacon, no kurde, mamy naprawdę, znaczy, nie mamy, tylko ja mam pecha do bacona. Ale... Ja rzucam rzucaki tutaj na dół, żeby się dostać z powrotem. Trochę marne zasto rzucaków, ale mam ich dużo, więc po prostu ja się dostaję na dół. O, jest padzik, tutaj ten ich, gdzie byłem. I wskakuję sobie gdzieś, to było tutaj. I zobaczmy, co oni mają jeszcze w tych skrzynkach. Bo tu jest na pewno jakieś pomieszczenie jeszcze mają, no bo wątpię, żeby taka fajna gildia miała tak mało pomieszczeń z itemami. Albo, dobra, w sumie chyba jednak tylko tamte pomieszczenie mieli, chociaż tu jeszcze coś jest. Zobaczmy, czy coś tutaj jest w tych skrzynkach, no tylko kobyl, to biedna ta gildia. No kurczę, nie spodziewałem się, że taka, kurde, gildia tutaj biedna będzie. No, trochę lipa. Naprawdę trochę lipa. O kurde, no, nie wiem czy widzicie, ale jest to miejsce, gdzie tutaj, kurde, oszukują ludzi. Tu tepają sobie, zamykają ich i zabijają w nogach. No nie, no tak nie powinno być. Kurde, aż im to rozwalę. W sumie sobie to łatwo naprawią, ale rozwalę to dla samego, wiecie, tutaj, faktu, nie? No tutaj, jak wam pokazałem, nic nie mają, także co? Myślę, że wam mogę podziękować w tym miejscu za oglądnięcie tego odcinka. Więc jeszcze raz dzięki. Był tutaj ze mną Resword. Resword pomachał główką ładnie. Tak, tutaj Resword pomachał główką. Także co, dzięki jeszcze raz za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już w następnych odcinkach. Możecie w komentarzu napisać, jakiego typu chcecie odcinki. No i papa, do następnego odcinka jeszcze raz. Yo.